Kolejny projekt uchwały to numer 13/260 autorstwa Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Na referenta wskazują pana przewodniczącego Zbigniewa Kaperę. Proszę pana radnego o czytanie projektu uchwały. Uchwała nr 13/260/2012 Rady Dzielnicy 10 Stoszowice z dnia 13 września 2012 roku w sprawie korekty uchwały nr 21/232/212 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie podziału środków w ramach zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok. Podstawa prawna, paragraf 1. Zmniejsza się środki finansowe na zadanie powierzonym pod nazwą zagospodarowanie ogródka Jozefowskiego u zbiegu ulic Warzewskiego i Taklińskiego z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych z kwoty 111 tysięcy na kwotę 94 350 zł. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Związane to jest oczywiście, że mogę dodać z aktualną sytuacją miasta, także że tutaj no, sprawa jest jasna. Dziękuję za odczytanie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Kolejny projekt uchwały numer 14/261/2012. Każdy może być. Jest to projekt autorstwa Komisji Sportu. Na referenta wskazano pana Wojciecha Liszkę. Proszę pana radnego o odczytanie tego projektu. Uchwała nr 14/261/2012 Rady Dzielnicy 10 Stoszowice z dnia 13 września 2012 roku. W sprawie korekty uchwały nr 9/107/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie podziału środków na zadania powierzone z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 2012 rok. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Środki w wysokości 20 tysięcy złotych z zadania pod nazwą adaptacja pomieszczeń w nowym budynku klubu WLKS Kraków Stoszowice na Szatni i Nadwyski przeznacza się na zadanie pod nazwą modernizacja obiektów sportowych WLKS Kraków. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Dziękuję panu radnemu za odczytanie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Zatem przechodzimy do głosowania. Skoro nie ma zgłoszeń do dyskusji, kto z państwa radnych za przyjęciem tego projektu, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc. Kolejny projekt nosi numer 15/262/2012. Jedzą autorstwa Komisji Infrastruktury Ochrony Środowiska. Na referenta wskazano pana przewodniczącego Tadeusza Murzyna. Proszę pana radnego o czytanie projektu uchwały. Uchwała nr 15/262/2012 roku Rady Dzielnicy 10 Stoszowice z dnia 13 września 2012 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej sprzedaży części działki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej przy ulicy Warownej. Podstawa prawna, paragraf 1. Opiniuje się pozytywnie sprzedaż części działki nr 211/1 o powierzchni około 70 hektara położonej w Krakowie przy ulicy Warownej w obręb 69 jednostka licencji na podwórze w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 212 o powierzchni 0,119 hektara zgodnie z pisem z działu skrólu miasta rządu miasta Krakowa z nas 1/3/2012 z 19 lipca 2012 roku. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu. Czy ktoś z państwa radnych chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych za przyjęciem projektu? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Zatem stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Kolejny druk numer 16
przez 263, przez 2012. Jest to projekt autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Na referendum wskazano oczywiście pana przewodniczącego Murzyna. Proszę pana o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 16, łamane 263 z 2012 roku Rady Dzielnicy 10 Swarzowice z dnia 13 września 2012 roku w sprawie korekty listy zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na 2012 rok. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Rozszerza się listy zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na 2012 rok o zadanie modernizacja części ulicy Kąpielowej oraz ulicy Melchiorusza Polskiego. Paragraf drugi. Pozostałe po przetargach środki w wysokości 242 900 przeznacza się na zadanie pod nazwą modernizacja części ulicy Kąpielowej oraz ulicy Melchiorusza Polskiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie. Dziękuję panu radnemu za czytanie projektu. Czy ktoś z państwa radnych chciał dać głos w tej sprawie? Pani radna Cichoń, proszę bardzo. Z tego co ja wiem, to po otrzymaniu pieniążków na budowę boiska sportowego radni z osiedla Swoszowice deklarowali, że nie będą jakby dali części no, pozostałych pieniędzy jakichkolwiek na zadania na swoim osiedlu, a tutaj taka duża kwota 242 900 zł. No myślę, że większość osiedli mogłaby skorzystać również z tej kwoty i wykonać część swoich zadań. Mianowicie na przykład naprawy ulic, gdzie po prostu jest naprawdę bardzo dużo dziur, a poza tym są też jeszcze inne zadania, gdzie moglibyśmy przeznaczyć je na tą kwotę na wykonanie tych zadań. Myślę, że to jest ogromna kwota. To jest ogromna kwota, którą tutaj przeznaczamy. Wprawdzie na Komisji Infrastruktury byłam za tym, no ale teraz zastanawiam się nad tym, że to jednak nie jest fair. Mogę odpowiedzieć tylko na tę część pytania. Odpowiedzieć, który nie da się przeznaczyć to na remonty, bo to są tak zwane fundusze inwestycyjne. Więc o żadnym łataniu dziur i naprawie z tych pieniędzy nie płaci. No ale mamy jeszcze inne takie, gdzie można by było wyremontować. Na razie mówimy o tej uchwale, a w tej uchwale są pieniądze inwestycyjne i odpowiadam pani, że z tych pieniędzy nie ma możliwości na łatanie dziur czegokolwiek. Chyba, żeby Rada Miasta przeniosła nam to Rada Miasta w dzielnicy na zadania remontowe, ale jak wiemy jest to rzecz nierealna w obecnej sytuacji finansowej gminy. Co więcej, skarbnik zapowiedział na spotkaniu z przewodniczącymi Rad Dzielnic i podtrzymuje swoje stanowisko, że nie będzie dokonywać o tej uchwale mówię. Że co nie będzie? Jeszcze raz. Że nie będzie dokonywać przeniesień takich z inwestycji na remont. Jest mówiąc, na te pytania mogę pani tylko. Ale możemy zmodernizować również inne ulice. A no to proszę pani, no to już do decyzji rady głosowania jest. Jesteśmy już postawieni przed faktem dokonanym, to nie mamy możliwości, żeby zmienić to. I tyle. Przed głosowaniem zawsze wszystko można. Musi wpłynąć ta sama poprawka. Ale nie wpłynęła. Zatem skoro wyczerpany limit dyskusji, nie limit, tylko zgłoszeń. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę. Dwa wstrzymujące. Czy ktoś z państwa nie brał udziału w głosowaniu? Nie, zatem mamy 17 oddanych głosów, tak? Proszę o przeliczenie radnych, proszę się wstawić. 18, jeden głos. Tak jest, więc po raz kolejny powtarzamy głosowanie i ja po raz kolejny apeluję o trzymanie rąk w powietrzu wysoko i długo. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę. I ta nam się zgadza.
16 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. Obecnie 18 radnych, tak? Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Kolejny projekt, druk nr 17 przez 264 przez 2012. Na referenta wskazał pana przewodniczącego Tadeusza Murzyna. Proszę pana o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 17 łamane przez 264 z 2012 roku Rady Dzielnicy 10 Sosnowice dnia 13 września 2012 roku. W sprawie korekty listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu pracy remont dróg chodników i oświetlenia na 2012 rok. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Rozszerza się listę rankingową zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg chodników i oświetlenia na 2012 rok o zadania. Montaż ogrodzenia w ciągu ulicy Zakopiańskiej na przedłużenie ulicy Inicjatywy Lokalnej. Drugie, remonty cząstkowe ulic według wskazań. Paragraf drugi, uchwała podjęcia, nie podjęcia, przepraszam. Dziękuję za odczytanie. I efekt dźwiękowy, zamierzony. Kto z państwa radnych chce zabrać głos w sprawie? Tu mogę tylko odpowiedzieć właśnie pani na docie, że tu są właśnie remontowe i tutaj jest punkt remonty cząstkowe ulic według wskazań. A dziewczynie do tego muszę dodać, że kwota jest straszliwie mała. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie, zatem przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Czy ktoś jest przeciw? Ale tak duchem jest. Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt został przyjęty. Proszę państwa, przechodzimy do tego projektu. Druk nr 18 przez 265 autorstwa Komisji Budżetowej. W sprawie korekty listy zadań priorytetowych na 2013 rok. Po przeczytaniu projektu proszę pana przewodniczącego Wojciecha Liszkę. Uchwała nr 18 przez 265 przez 2012 Rady Dzielnicy 10 Sosnowice z dnia 13 września 2012 roku. W sprawie korekty listy zadań priorytetowych na 2013 rok. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Zadanie priorytetowe pod nazwą budowa boiska wielofunkcyjnego przy WRKS Kraków. Zadanie wieloletnie uchwała nr 13 przez 167 przez 2011 dnia 17 listopada 2012 roku. Kwota 400 tysięcy złotych otrzymuje nowe brzmienie. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy WLKS Kraków. Zadanie wieloletnie uchwała nr 13 przez 167 przez 2011 dnia 17 listopada 2011 roku z późniejszymi zmianami. Kwota 318 tysięcy złotych. Paragraf drugi. Podtrzymuje się realizację pozostałych zadań znajdujących się na liście zadań priorytetowych na 2013 rok. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję za odczytanie projektu. Zapytuję, czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z państwa radnych za przyjęciem projektu? Proszę podnieść rękę. 18. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy, szanowni państwo, do kolejnego punktu porządku obrad. To jest omówienie spraw bieżących, dyskusja i wolne wnioski.